Cześć, w dzisiejszym odcinku test Oppo F1 Plus. Pod koniec zeszłego roku testowałem modele od Oppo, które nazywały się R7S i R7 Plus. Nieco później wpadł mi w ręce model F1 i tak się składa, że testowany dzisiaj przeze mnie F1 Plus jest następcą wszystkich tych modeli, ponieważ na niektórych rynkach nazywa się R9. W związku z tym powstał tutaj delikatny nieporządeczek w nazewnictwie. Producent chyba sam nie wie, co jest następcą czego. Mniejsza z tym, na nazewnictwie nie mam zamiaru się skupiać. Warto więcej czasu poświęcić jakości wykonania, bo ona jest po prostu fantastyczna. Oppo F1 Plus jest w większej części wykonany z 68-krotnie polerowanego metalu o matowym wykończeniu. Materiał świetnie zniósł testy, ma jeden błyszczący szlif dookoła całej konstrukcji. Na froncie z kolei jest zagięty na krawędziach szkło Gorilla 4 generacji. Smartfon jest super cienki i trzyma się go w dłoni dość przyjemnie. Elegancji i nowoczesności dodają minimalne ramki ekranu. Ja F1 Plusa dostałem w kolorze różowego złota. Ja nie jestem wielkim fanem takiej opcji, ale w połączeniu z białym frontem to po prostu gra. Błyszczące logo Oppo z tyłu również prezentuje się znakomicie. Jeśli doszukiwać się minusów, wymieniłbym fakt, że urządzenia nie da się otworzyć, w związku z tym bateria jest niewymienna, klawisze po bokach są nieco zbyt twarde, a aparat wystaje z bryły. Można także zarzucić urządzeniu, że jest podobne do iPhone'ów. Czy to źle, ocencie sami. Efekt jest taki, że F1 Plus to jeden z najlepiej wykonanych i najlepiej wyglądających smartfonów, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. Urządzenie jest opcjonalnym dual SIM-em, pracuje na dwóch kartach w formacie nano lub jedną, można zastąpić sobie kartą pamięci. W zestawie znajdziecie także dobrze wykonane, przezroczyste etui, które fajnie chroni sprzęt przed otarciami czy rysami, nie psując jego urody. Ekran ma 5,5 cala i rozdzielczość Full HD, co znaczy, że gęstość pikseli jest na poziomie 401 punktów na cal. Ostrość wyświetlanego obrazu w związku z tym jest bardzo dobra. Natomiast należy zaznaczyć, że niektórzy konkurenci, których da się kupić w podobnej cenie, oferują już ekrany w rozdzielczości QHD. Matryca jest wykonana w technologii AMOLED i parametry są rewelacyjne. Kąty widzenia są świetne. Kontrast nieskończony, kolory są żywe i nasycone, może nawet trochę za bardzo. Jeśli ktoś wolałby takie trochę bardziej naturalne, to się rozczaruje. Niestety nie da się tutaj ich przytłumić. Jest tylko opcja ochrony oczu, która zmniejsza emisję niebieskiego światła. Jasność jest na poziomie w porządku, tutaj mogło być trochę lepiej, ale całość należy ocenić pozytywnie. Wyświetlacz jest na duży plus. Podoba mi się także to, że klawisze pod ekranem są podświetlane, subtelnie, ale jednak. Procesor to 8-rdzeniowa jednostka Mediatek Helio P10, w której 4 rdzenie są taktowane zegarem 2 GHz, a 4 rdzenie taktowane zegarem 1 GHz. Układ graficzny to Mali T860. Jeśli chodzi o sam procesor, to on pasuje raczej do urządzenia z droższej części średniego segmentu, tego, w którym znajdziecie na przykład Sony Xperia XA czy Huawei P9 Lite. W testach benchmarkowych telefon może właśnie z nimi się ścigać, ale przegrywa z kretesem na przykład Samsungiem Galaxy S6, którego można spokojnie kupić w cenie tego urządzenia. Do tego w związku z tym można się przyczepić. F1 Plus nadrabia natomiast dużą ilością pamięci RAM. Na pokładzie są aż 4 GB i to jest na plus. Płynność działania i szybkość pracy jest bardzo dobra. W codziennych zadaniach telefon spisuje się świetnie. Nagrzewanie również nie jest żadnym problemem. Pamięci wewnętrznej także jest mnóstwo. Z 64 GB na pliki użytkownika dostępne jest około 51. F1 Plus pracuje na Androidzie w wersji 5.1. Trochę szkoda, że nie jest to wersja 6.0. Taką możecie spotkać nawet w dużo tańszych telefonach. Jeśli z kolei chodzi o sam interfejs, to oczywiście jest nakładka systemowa. Ona nazywa się Color S i ona mocno jest inspirowana momentami iOS-em, które możecie spotkać w iPhone'ach, w sensie estetyki, w sensie filozofii działania. Nie ma wejścia do menu głównego, interfejs jest zupełnie płaski. Jedyną strukturę znajdziecie w ustawieniach. W nich także są opcje sterowania niektórymi aplikacjami. Podoba mi się magazyn na ekranie blokady, czyli zmieniając się przy każdej próbie odblokowania tapety. One aktualizują się okresowo, niektóre są po prostu bardzo ładne. Telefon da się wybudzić dwuklikiem, można także narysować sobie różnorakie symbole na zablokowanym wyświetlaczu. Dwa domyślne to V do włączenia latarki i O do włączenia aparatu. Ten pierwszy akurat podoba mi się bardziej. Można także ustawić sobie inne, jeżeli byście chcieli. Pod ekranem znajdziecie fizyczny klawisz domowy z zatopionym weń czytnikiem linii papilarnych. On nie jest aktywny, czyli samo przyłożenie do niego palca nie wywołuje żadnej akcji, ale to jest absolutnie najszybszy skaner odcisków, jaki widziałem w jakimkolwiek telefonie kiedykolwiek. Wciśnięcie po prostu wybudza i odblokowuje telefon natychmiastowo, nie czeka się na zupełnie nic. Oppo jeszcze dodatkowo sprytnie usunęło jakiekolwiek animacje, żeby tego wrażenia szybkości nie psuć. Celność również jest bardzo dobra, choć lepiej, żeby palec był zupełnie czysty. Można także za pomocą odcisku palca zablokować sobie dostęp do wybranych aplikacji lub plików. Jest także na pokładzie obsługa motywów do personalizacji. Można pobierać sobie dodatkowe z dedykowanego sklepu. Jeśli byście chcieli, można także zmienić sobie nawet czcionki. Także można pobierać sobie jakieś inne, jeżeli ta podstawa Wam się nie podoba. Jest również opcja sterowania ich rozmiarem. Nieco podchwytliwe jest z kolei dodawanie widżetów. Trzeba uszczypnąć ekran. Dłuższe przyciśnięcie w pustym polu nie zadziała.
Pociągnięcie w dół włącza wyszukiwarkę Google'a, pasek powiadomień jest natomiast podzielony na dwie karty, powiadomienia i włączniki. Menadżer aplikacji ma ładną animację, pokazuje fajnie podglądy ostatnio otwieranych aplikacji, ilość wolnej pamięci RAM i pozwala również zamykać wszystkie programy pracujące w tle. Z mniejszych, ale pozytywnych rzeczy wymieniłbym również to, że w ustawieniach wiadomości i telefonu jest pozycja czarna lista, więc można łatwo zablokować numery, z których nie chcemy odbierać połączeń lub SMS-ów. Jest również ładna ikona aplikacji Pogoda, która pokazuje aktualną temperaturę. Odtwarzacz muzyczny wygląda dobrze, natomiast ma trochę dziwną przypadłość. Po wejściu do niego musicie ręcznie przeskanować sobie pamięć urządzenia w poszukiwaniu plików muzycznych. Urządzenie nie zrobi tego samo. Jeśli z kolei chodzi o funkcjonalność, ona jest mocno ograniczona, nie da się wyszukiwać muzyki w folderach, nie ma pobierania okładek. Na plus natomiast to, że jest funkcja wsparcia jakości dźwięku i ona nazywa się DIRAC. Natomiast w kwestii samej jakości powiedziałbym, że urządzenie nie gra na flagowym poziomie, ale jest całkiem dobrze. Słychać wprawdzie jakieś tam przestery, ale myślę, że zdecydowana większość użytkowników będzie zadowolona. Zewnętrzny głośnik natomiast jest mocno przeciętny. Najlepiej wybrać sobie jakiś charakterystyczny dzwonek, żeby go nie przeoczyć. Program filmy odtworzył wszystkie klipy, jakie do niego wrzuciłem. Jest obsługa przy pomocy gestów, można wyświetlać sobie filmy w oknie pop-up. W związku z tym akurat ten program oceniam na plus. Główny aparat urządzenia ma 13 megapikseli, pojedynczą, w miarę skuteczną diodę doświetlającą scenerię. Interfejs ma kilka trybów. Główny, czyli zdjęcie, pozwala na sterowanie lampą błyskową. Można włączyć HDR, także w trybie auto. Można także sterować sposobem wyzwalania migawki, da się na przykład wyzwolić ją głosowo. Jest także samowyzwalacz i opcja wyboru proporcji zdjęcia. Znajdziecie tutaj także podtryby, na przykład Ultra HD, w którym smartfon łączy kilka kadrów, tworząc fotografię nawet w 51 megapikselach. Są też ładnie wyglądające filtry, jest opcja tworzenia gifów, podwójna ekspozycja i tryb ekspercki. Na szczęście z prawdziwego zdarzenia. Da się w nim podmieniać wszystkie najważniejsze parametry, zapisywać zdjęcia w formacie RAW i na przykład ustawić dłuższy czas naświetlania, nawet do 16 sekund. Dwa dodatkowe tryby, które można uruchomić przeciągnięciami, to z kolei upiększanie, w którym da się poprawić kolor cery nawet. To jest pewna ciekawostka, jest także panorama. Jeśli chodzi o jakość, jest ok i dodam tylko ok. Kolory wyglądają dobrze, detali jest sporo, bardzo fajnie wydobywane są szczegóły z cieni, ale telefon kilka razy pomylił się w ustawianiu ostrości, a w pełnym powiększeniu widoczne są wyraźnie szumy. Bardzo dobrze wypadły natomiast zdjęcia zrobione w trybie Ultra HD i te zrobione z dłuższym czasem naświetlania. Telefon jest nazywany przez producenta ekspertem od selfie i po specyfikacji widać, że nie żartuje. Matryca na froncie ma 16 megapikseli, czyli więcej niż ta aparatu głównego, co też jest ciekawostką. Działa także upiększanie, można doświetlić się ekranem. Niestety obiecanki cacanki. Zdjęcia mają miękkie wykończenie, widać plamki, a nie detale, kolory są raczej wyblakłe. Efekt jest ok, natomiast biorąc pod uwagę zapewnienia producenta, muszę użyć słowa rozczarowanie. Filmy nagrywane są z rozdzielczością Full HD i niestety również wypadają przeciętnie. Są płynne, ale szczegółowość z grubo poniżej oczekiwań w stosunku do urządzenia za takie pieniądze. Nie ma żadnego zaskoczenia w tym, że telefon obsługuje sieć LTE, natomiast jest duże zaskoczenie, dlatego że nie ma żadnej łączności zbliżeniowej. Nie ma ani NFC, ani hotspot na pokładzie i to rzeczywiście jest takie dziwne niedopatrzenie ze strony producenta. Jeśli chodzi o ładowarkę, którą dostajecie w komplecie, to ona obsługuje szybkie ładowanie, które nazywa się VOOC. Warto je używać, ona radzi sobie z naładowaniem telefonu do pełna w mniej niż godzinę i to jest naprawdę zaskakująco dobry wynik. Natomiast pamiętajcie, że potrzebny jest również ten kabel, który tutaj dostajecie w komplecie. Samo ogniwo nie jest jednak jakoś wielkie, ma 2850 mAh i to przekłada się na 1 do 1,5 dni pracy w cyklu mieszanym. Nie ma zatem żadnego szału. Podsumowując, stosunkowo mało znany w Polsce Oppo jest już czwartym największym producentem telefonów na świecie. Jeżeli mnie zapytacie, czemu tak jest, czemu sprzedaje dużo więcej telefonów niż na przykład LG, Sony czy HTC, to odpowiem, dlatego że robi po prostu dobre telefony. I F1 Plus również do tych dobrych telefonów można zaliczyć. Sprzęt jest naprawdę bajecznie wykonany, sprawia świetne wrażenie. Również na plus zaliczyłbym wyświetlacz, płynność działania, dużą ilość pamięci wewnętrznej i dużą ilość pamięci operacyjnej. Trochę szkoda natomiast, że są dwie cechy, które psują ten ogólny obraz i pierwsza z nich to jest procesor. On jest dobry i napędza urządzenie skutecznie, natomiast jednak mógł być lepszy, biorąc pod uwagę cenę sprzętu. I również tak samo powiedziałbym o aparatach fotograficznych, one są ok. Mogły być lepsze, biorąc pod uwagę, że telefon kosztuje 1700-1800 zł. W tej cenie niestety ma potężnych konkurentów, na przykład Samsunga Galaxy S6, z którym niestety nie jest w stanie wygrać. W związku z tym, jeżeli mnie zapytacie, czy polecam zakup tego telefonu, powiem tak, to jest dobre urządzenie, to jest udany sprzęt, ale będę go polecał wtedy, kiedy stanieje.
Jakie jest Wasze zdanie na temat Oppo F1 Plus? Czy mieliście kiedyś jakiś telefon tego producenta w dłoniach? Jakie sprawiał na Was wrażenie? Jakie wrażenie na Was sprawia F1 Plus? Czy uważacie, że warto ten telefon kupić? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Pamiętajcie również, że na kanale chwili obecnej trwa jeszcze dziś i jutro konkurs, nawet w zasadzie dwa konkursy, w których można wygrać telefony. W związku z tym zerknijcie do poprzednich filmów, jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów. Ja będę Wam wdzięczny za lajka pod tym filmem, jeżeli Wam się podobał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybujcie koniecznie kanał. Trzymajcie się, cześć!